List pierwszy apostoła świętego Pawła do Koryntów. Paweł, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Sostenes brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkim miejscu ich i naszym. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was, dla łaski Bożej, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, żeście we wszystkim ubogaceni zostali w Nim we wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu, jakoż świadectwo Chrystusowe utwierdzone zostało w was, tak, że wam na żadnym darze łaski nie zbywa, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który was też utwierdzi aż do końca, abyście byli bez nagany w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani ku społeczności Syna Jego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A proszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili jedno, a nie były między wami rozerwania, ale abyście byli zespoleni jednym duchem i jednym zdaniem. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że swary są między wami. A powiadam o tym, że każdy z was mówi: jam jest Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was ukrzyżowany? Lub czyście w imię Pawła ochrzczeni? Dziękuję Bogu, żem nikogo z was nie ochrzcił, oprócz Kryspa i Gajusza, aby kto nie rzekł, żem chrzcił w imię moje. Ochrzciłem też i dom Stefana, nadto nie wiem, czym kogo innego ochrzcił, bo mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangelię opowiadać, wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był pozbawiony mocy krzyż Chrystusa. Albowiem mowa o krzyżu dla tych, którzy giną, jest głupstwem, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Bożą, bo napisano: wniwecz obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę. Gdzież jest mądry? Gdzież jest uczony w piśmie? Gdzież badacz wieku tego? Czyż w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego? Gdy bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących. Gdyż i Żydzi cudów się domagają, i Grecy mądrości szukają. Ale my opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo, lecz samym powołanym i Żydom, i Grekom opowiadamy Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą. Albowiem głupstwo Boże mędrsze jest niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza jest niż ludzie. Patrzcie bowiem na powołanie swoje, bracia, iż niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu zacnego rodu, ale co głupiego jest u świata, to wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i co jest słabego u świata, to wybrał Bóg, aby zawstydzić mocnych, i to, co jest niskiego rodu u świata, i wzgardzone, wybrał Bóg, i to, co niczym nie jest, aby zniweczyć to, co jest czymś, aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego, lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. I ja, gdym przyszedł do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Boże, albowiem uważałem za rzecz potrzebną nic innego między wami nie umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to onego ukrzyżowanego. I byłem ja u was w słabości i w bojaźni i w strachu wielkim, a mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach,
ale w okazaniu ducha i mocy, aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Mądrość zaś mówimy między doskonałymi, ale mądrość nie tego wieku, ani władców tego wieku, którzy giną, ale mówimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przeznaczył przed wiekami ku chwale naszej, której żaden z władców tego wieku nie poznał, bo gdyby byli poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Lecz jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił przez Ducha swego, albowiem Duch wszystko przenika i głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, co jest człowieku, jak tylko duch człowieczy, który w nim jest? Tak też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży. Ale my przyjęliśmy nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam jest od Boga darowane. Co też i mówimy, nie tymi słowy, których ludzka mądrość naucza, lecz których Duch Święty naucza i do duchowych rzeczy duchowe stosujemy. Ale zmysłowy człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, albowiem są mu głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ duchowo bywają rozsądzane. Ale duchowy rozsądza wszystko, lecz sam od nikogo nie bywa rozsądzany. Albowiem któż poznał umysł Pański, aby go miał uczyć? Ale my umysł Chrystusa mamy. I ja, bracia, nie mogłem do was mówić jako do duchowych, ale jako do cielesnych i jako do niemowlątek w Chrystusie. Mlekiem was poiłem, a nie pokarmem, boście jeszcze nie byli mocni, a i teraz jeszcze mocni nie jesteście, boście jeszcze cieleśni. Skoro bowiem między wami jest zazdrość i swary i rozterki, to czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie na sposób ludzki? Albowiem jeżeli jeden mówi, jam jest Pawła, a drugi jam Apollosa, czyż nie jesteście cieleśni? Bo któż jest Paweł? Któż Apollos? Są oni tylko sługami, przez których wyście uwierzyli, a to jak każdemu dał Pan. Jam sadził, Apollos polewał, ale wzrost dał Bóg. A tak, ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co polewa, ale Bóg, który wzrost daje. Lecz ten, który sadzi i ten, który polewa, jedno są, a każdy swoją zapłatę weźmie według pracy swojej. Albowiem Bożymi współpracownikami jesteśmy, wy Bożą rolą, Bożym budynkiem jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a drugi na nim buduje, ale każdy niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A jeśli kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, drogie kamienie, drwa, siano, słomę, każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień się objawi, a jaka jest robota każdego, ogień doświadczy. Jeśli się czyja robota, którą budował, ostoi, zapłatę weźmie. Jeśli czyja robota spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zostanie zachowany, tak jednak, jak przez ogień. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Jeśli kto kazi świątynię Bożą, tego Bóg skazi. Albowiem świątynia Boża świętą jest, a wy nią jesteście. Niechajże nikt samego siebie nie zwodzi. Jeśli się komu z was zdaje, że jest mądry w wieku tym, niech się stanie głupim, aby się stał mądrym. Albowiem mądrość tego świata głupstwem jest u Boga, bo napisano, który chwyta mądrych w chytrości ich. I znowu, Pan zna myśli mądrych, że są marne. A tak, niech się nikt nie chlubi ludźmi, bo wszystko jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas,
czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze, a wy jesteście Chrystusa, a Chrystus Boga. Tak niechaj o nas człowiek rozumie, jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A tego zresztą wymagają po szafarzach, aby każdy był znaleziony wiernym. Ale dla mnie to najmniejsza, żebym był przez was sądzony albo przez sąd ludzki. Lecz i sam siebie nie sądzę, albowiem do niczego się nie poczuwam. Wszakże nie przez to jestem usprawiedliwiony, ale ten, który mnie sądzi, Pan jest. A tak, nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też wyświeci, co skrytego jest w ciemności, i objawi zamiary serc, a wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. A to, bracia, stosowałem do siebie i do Apollosa z powodu was, abyście się na nas nauczyli nie więcej rozumieć, niż Pismo mówi, abyście się dla jednego nie wynosili jeden nad drugiego. Albowiem któż cię odróżnia? I cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli się otrzymał, dlaczego się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Jużeście nasyceni, jużeście wzbogaceni, bez nas zapanowaliście i obyście zapanowali, abyśmy z wami wespół panowali. Bo zdaje mi się, że Bóg nas, apostołów, wystawił jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się dziwowiskiem światu i aniołom i ludziom. Myśmy głupi dla Chrystusa, ale wyście roztropni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wyście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili łakniemy i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i policzkowani bywamy i tułamy się, i pracujemy, robiąc własnymi rękami. Lżą nas, my błogosławimy, prześladują nas, my cierpliwie znosimy, złorzeczą nam, modlimy się. Jakby śmieciem świata staliśmy się i omiecinami u wszystkich aż dotąd. Piszę to nie dlatego, żeby was zawstydzić, ale jako dziadki swoje umiłowane napominam. Bo choćbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, wszakże ojców niewielu. W Chrystusie Jezusie bowiem przez Ewangelię jam was zrodził. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłał do was Tymoteusza, który jest synem moim umiłowanym i wiernym w Panu. Ten wam przypomni drogi moje w Chrystusie, jak nauczam wszędzie w każdym zborze. Ale niektórzy się nadęli, jakobym nie miał przyjść do was, lecz przyjdę wkrótce do was, jeżeli Pan zechce, i poznam nie słowa tych nadętych, ale moc, albowiem nie w słowach Królestwo Boże, ale w mocy. Cóż chcecie? Z rózgą mamże przyjść do was? Czy też z miłością i z duchem łagodności? Powszechnie słychać, że jest między wami wszeteczeństwo, i to takie wszeteczeństwo, jakiego nawet między poganami nie wymieniają, aby ktoś miał mieć żonę ojca swego. A wyście się nadęli, a nie zasmucili się raczej, aby został wyłączony spośród was ten, który taki uczynek popełnił. Ja przeto, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, jużem osądził, jak gdybym był obecny, tego, który to popełnił, żeby w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy zgromadzicie się wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, ażeby duch był zbawiony w dzień Pana Jezusa. Niedobra jest chluba wasza. Czyż nie wiecie, że trochę kwasu całe zaczynienie zakwasza? Wyczyśćcież tedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako jesteście prześnymi. Albowiem i nasz baranek wielkanocny za nas ofiarowany został Chrystus. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie,
ani w kwasie złości i przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z szetecznikami, a nie w ogóle z szetecznikami tego świata, albo z chciwcami, albo ze zdziercami, albo z bałwochwalcami. Musielibyście bowiem wyjść ze świata, ale napisałem wam, abyście nie przestawali z takim, który mieniąc się bratem jest szetecznikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo potwarcą, albo pijakiem, albo zdziercą, żebyście z takim i nie jadali. Albowiem cóż ja mam sądzić obcych? Czyż wy swoich nie sądzicie? Obcych zaś Bóg sądzi. Usuńcie tedy przewrotnego spośród siebie samych. Czy kto z was śmie, mając sprawę z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? Czyż nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeżeli świat przez was ma być sądzony, to czyście niegodni sądzić rzeczy najmniejszych? Czyż nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero rzeczy doczesne? Wy zaś, gdy macie sprawy o rzeczy doczesne, tych, którzy są wzgardzeni u zboru, sędziami czynicie. Ku zawstydzeniu waszemu mówię, czyliż nie ma między wami mądrego ani jednego, który by mógł rozsądzić między braćmi swoimi? Ale się brat z bratem prawuje, i to przed niewiernymi. Już w ogóle klęską jest między wami, że się z sobą prawujecie. Czemuż raczej krzywdy nie cierpicie? Czemuż raczej szkody nie ponosicie? Ale wy krzywdzicie i o szkodę przyprawiacie, i to braci. Alboż nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani potwarcy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I takimiście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. Pokarmy dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Ale Bóg i jedno, i drugie zniszczy. Ciało zaś nie dla wszeteczeństwa, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bo Bóg i Pana wzbudził, i was wzbudzi mocą swoją. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Wziąwszy tedy członki Chrystusowe, mam je uczynić członkami wszetecznicy? Bynajmniej. Alboż nie wiecie, że ten, co się złącza z wszetecznicą, jednym ciałem z nią jest? Albowiem mówi, będą dwoje jednym ciałem. Ale kto się złącza z Panem, jednym duchem jest z Nim. Uciekajcie od szeteczeństwa. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto się szeteczeństwa dopuszcza, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Alboż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. A co do tego, o czym meście mi pisali, dobrze człowiekowi nie tykać się niewiasty, ale ze względu na wszeteczeństwo niech każdy ma swoją własną żonę i każda niech ma swego własnego męża. Mąż niech żonie powinną miłość oddaje, podobnież i żona mężowi. Żona własnego ciała swego w mocy nie ma, ale mąż, podobnież i mąż własnego ciała swego w mocy nie ma, ale żona. Nie usuwajcie się jeden od drugiego, chyba by za wspólnym zezwoleniem na pewien czas, aby się oddać postowi i modlitwie. A znowu, wespół się schodźcie, aby was szatan nie kusił dla waszej niepowściągliwości. A mówię to pozwalając, a nie rozkazując.
Albowiem chciałbym, aby wszyscy ludzie byli jak ja, ale każdy ma swój własny dar od Boga, jeden taki, drugi inny. A mówię, nie będącym w małżeństwie i wdową, dobrze im, jeżeli pozostaną jak ja. Ale jeśli się wstrzymać nie mogą, niechże w stan małżeński wstąpią, bo lepiej w stan małżeński wstąpić, aniżeli się rozpalać. Tym zaś, którzy są w stanie małżeńskim, rozkazuję nie ja, ale Pan, żeby się żona z mężem nie rozłączała. A jeśli by się i rozłączyła, niechaj zostaje niezamężną, albo niech się z mężem pojedna, a mąż żony niechaj nie opuszcza, a innym ja mówię, a nie Pan. Jeśli który brat ma żonę niewierzącą, a ta zgadza się z nim mieszkać, niechże jej nie opuszcza. I żona, która ma męża niewierzącego, a on zgadza się z nią mieszkać, niechże go nie opuszcza. Albowiem poświęcony jest mąż niewierzący przez żonę i żona niewierząca poświęcona jest przez męża. Bo inaczej dziatki wasze byłyby nieczyste, a teraz są święte. A jeśli niewierzący chce się rozłączyć, niechże się rozłączy. Nie jest niewolniczo związany brat albo siostra w takich razach, ale do pokoju nas Bóg powołał. Albowiem co ty wiesz, żono, czy zbawisz męża? Albo co ty wiesz, mężu, czy zbawisz żonę? Tylko jak każdemu udzielił Bóg, jak każdego powołał Pan, tak niech postępuje. Tak też we wszystkich zborach postanawiam. Jestże kto powołany w obrzezaniu? Niechaj nie wprowadza na się nieobrzezania. Jestże kto powołany w nieobrzezaniu? Niech się nie obrzezuje. Obrzezanie niczym nie jest i nieobrzezanie niczym nie jest, ale zachowywanie przykazań Bożych. Każdy w tym powołaniu, w którym powołany jest, niech pozostaje. Jestżeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie troszcz się o to, ale jeśli wolnym stać się możesz, raczej korzystaj z tego. Albowiem kto w Panu powołany jest, będąc niewolnikiem, wyzwoleńcem jest Pana. Także też kto jest powołany, będąc wolnym, niewolnikiem jest Chrystusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Każdy tedy, w czym jest powołany, bracia, w tym niechaj zostaje u Boga. A co do panien rozkazu pańskiego nie mam. Wszakże wypowiadam zdanie jako będący z miłosierdzia pańskiego wiernym. Mniemam tedy, że dobrze to jest z powodu istniejącego ucisku, że dobrze jest człowiekowi pozostawać tak. Złączonyś z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie złączonyś z żoną? Nie szukaj żony. A jeśli się i ożenił, nie zgrzeszyłeś. A jeśli też panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy utrapienie cielesne mieć będą, lecz ja was oszczędzam. A to mówię, bracia, ponieważ czas pozostały krótki jest, ażeby i ci, którzy żony mają, byli, jakby ich nie mieli, a którzy płaczą, jakby nie płakali, a którzy się radują, jakby się nie radowali, a którzy kupują, jakby nie posiadali, a którzy używają tego świata, jakby go nie używali, bo przemija kształt tego świata. Ale chcę, abyście byli bez trosk. Nieżonaty troszczy się o rzeczy pańskie, jak się podobać Panu, a żonaty troszczy się o rzeczy tego świata, jak się podobać żonie. Jest różnica między mężatką i panną. Niezamężna troszczy się o rzeczy pańskie, aby była świętą i ciałem, i duchem, a mężatka troszczy się o rzeczy tego świata, jak się podobać mężowi. A to mówię dla własnego waszego dobra, nie abym pęta na was narzucił, ale abyście jak przystoi i gorliwie trwali w Panu. A jeżeli ma kto sobie za sromotę, że jego panna jest od dawna dojrzała
i że tak stać się musi, niech czyni, jak chce, nie zgrzeszy, niech wychodzą za mąż. Kto jednak stale w sercu postanowił bez konieczności i będąc panem własnej woli, osądził to w sercu swym, aby zachować pannę swoją, dobrze czyni. A tak, kto wydaje za mąż, dobrze czyni, a kto nie wydaje za mąż, lepiej czyni. Żona związana jest zakonem, póki żyje mąż jej. Jeśli zaś mąż jej umrze, wolno jej iść za kogo chce, tylko w panu. Ale według mego zdania szczęśliwsza jest, jeśli tak pozostanie, a mniemam, że i ja mam Ducha Bożego. O ofiarach bałwanom składanych wiemy, że wszyscy mamy umiejętność. Umiejętność nadyma, ale miłość buduje. A jeśli kto mniema, że umie co, nic jeszcze nie poznał tak, jak poznać należy. Lecz jeśli kto miłuje Boga, ten jest poznany od Niego. I tak o pożywaniu rzeczy bałwanom ofiarowanych wiemy, że bałwan na świecie jest niczym i że nie masz żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy to na ziemi, tak jak jest wiele bogów i wiele panów, ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego wszystko, a my dla Niego, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, a my przezeń. Ale nie we wszystkich jest umiejętność, albowiem niektórzy, mając aż dotąd sumienie dla bałwana, jedzą jako rzecz bałwaną ofiarowaną, a sumienie ich będąc słabe, pokalane bywa. Ale pokarm nie zbliża nas ku Bogu, bo jeżeli jemy, nic nie zyskujemy, a jeżeli nie jemy, nic nie tracimy. Baczcież jednak, aby ta wolność wasza nie była zgorszeniem dla słabych, albowiem jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz umiejętność siedzącego za stołem w przybytku bałwochwalczym, to czyż sumienie jego, ponieważ jest słaby, nie będzie pobudzone do jedzenia rzeczy bałwanom ofiarowanych? I zginie dla twojej umiejętności brat słaby, za którego Chrystus umarł. A grzesząc tak przeciwko braciom i słabe ich sumienie obrażając, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Alboż nie jestem apostołem, alboż nie jestem wolnym, alboż nie widziałem Jezusa Chrystusa Pana naszego, alboż wy nie jesteście pracą moją w Panu. Jeżeli dla innych nie jestem apostołem, to dla was jestem, albowiem pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Oto jest obrona moja przeciwko tym, którzy mię sądzą. Czyliż nie mamy prawa jeść i pić? Czyliż nie mamy prawa prowadzić z sobą współsiostrę, żonę, jak i inni apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Czyliż ja tylko i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Któż kiedy służy w wojsku swoim kosztem? Któż sadzi winnicę, a owocu jej nie pożywa? Albo któż pasie stado, a mleka stada nie pożywa? Czy obyczajem ludzkim to mówię? Czyliż i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu. Czyliż Bóg o wołach ma staranie? Lub czy w ogóle dla nas mówi? Albowiem dla nas napisano, że w nadziei ma orać ten, co orze. A kto młóci w nadziei, nadziei swojej ma być uczestnikiem. Jeżeli my wam duchowe dobra sieliśmy, wielkaż to rzecz, jeżeli my wasze cielesne rządź będziemy. Jeśli inni mają prawo u was, czemuż raczej nie my? A wszakżeśmy z tego prawa nie korzystali, ale wszystko znosimy, abyśmy jakiej przeszkody Ewangelii Chrystusowej nie uczynili. Czyż nie wiecie, iż ci, którzy koło rzeczy świętych pracują, ze świątyni żyją? A którzy ołtarzowi służą, cząstkę z ołtarza mają?
Tak też Pan postanowił tym, którzy Ewangelię opowiadają, aby z Ewangelii żyli. Ja zaś z niczego tego nie korzystałem i napisałem to nie dlatego, aby tak dla mnie być miało, bo lepiej jest dla mnie umrzeć, niż żeby kto miał chwałę moją zniweczyć. Bo jeśli Ewangelię opowiadam, nie mam się czym chlubić, gdyż ta powinność na mnie leży, a biada mi, jeślibym Ewangelii nie opowiadał. Albowiem jeśli to dobrowolnie czynię, mam zapłatę, jeśli zaś niedobrowolnie, to szafarstwo mi powierzono. Jakąż wtedy mam zapłatę? Abym Ewangelię opowiadając, bezpłatnie przedstawiał Ewangelię Chrystusową na to, żebym nie nadużywał prawa mego przy Ewangelii, albowiem będąc wolny od wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, abym wielu pozyskał, i stałem się Żydom jako Żyd, aby Żydów pozyskać, a tym, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać, tym, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu przed Bogiem, ale zostaję pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Słabym stałem się jako słaby, aby słabych pozyskać, wszystkim stałem się wszystkim, aby wszelkim sposobem niektórych zbawić. A to czynię dla Ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem. Czyż nie wiecie, że ci, którzy w zawody biegną, biegną wprawdzie wszyscy, lecz jeden nagrodę bierze? Tak biegnijcie, abyście otrzymali. A każdy szermierz we wszystkim się powściąga. Oni wprawdzie, aby otrzymać wieniec skazitelny, my zaś nieskazitelny. Ja tedy tak biegnę, nie jak na niepewne, tak walczę, nie jak na wiatr bijąc, ale umartwiam ciało swoje i w niewolę poddaję, abym głosząc innym sam nie został odrzucony. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy, i wszyscy pili ten sam napój duchowy, albowiem pili z opoki duchowej, która za nimi szła, a tą opoką był Chrystus. Lecz większej części z nich nie upodobał sobie Bóg, albowiem polegli na puszczy, a w tym stali się dla nas wzorem, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak oni pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, siadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby grać. Ani się dopuszczajmy wszeteczeństwa, jak się niektórzy z nich wszeteczeństwa dopuszczali, i padło ich jednego dnia 23 000. Ani kuśmy Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani szemrzyjcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli od tego, który wytraca. A to wszystko im się stało, aby było wzorem, a napisane jest ku napomnieniu dla nas, na których przyszedł koniec wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. Pokuszenie was się nie jęło, tylko ludzkie, ale wierny jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszą, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście znieść mogli. Przetoż, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Jako do rozsądnych mówię, sami osądźcie, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyliż nie jest społecznością krwi Chrystusowej, chleb, który łamiemy, czyliż nie jest społecznością ciała Chrystusowego, gdyż jeden jest chleb. Jednym ciałem my wielu jesteśmy, bo wszyscy jednego chleba jesteśmy uczestnikami. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?
Cóż tedy mówię, że bałwan jest czymś, albo że ofiarowane bałwanom jest czymś? Owszem, powiadam, że to, co poganie ofiarują, diabłom ofiarują, a nie Bogu. A nie chciałbym, abyście byli wspólnikami diabłów. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha diabelskiego. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu diabelskiego. Alboż mamy do gniewu pobudzać Pana? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka tego, co jest jego, ale każdy, co jest bliźniego. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, nic nie pytając dla sumienia, albowiem pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, wszystko, co przed was postawią, jedzcie, nic nie pytając dla sumienia. A jeśli by wam kto rzekł, to jest bałwanom ofiarowane, nie jedzcie dla onego, który to oznajmił, i dla sumienia, albowiem pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Mówię zaś dla sumienia nie twojego, ale tego drugiego, bo dlaczegóż wolność moja ma być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem pożywam, dlaczegoż mają mi bluźnić za to, za co ja dzięki składam? Więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu. Tak jak i ja staram się we wszystkim podobać się wszystkim, nie szukając w tym korzyści swojej, ale wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja Chrystusa. A chwalę was, bracia, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie podania tak, jak ja wam podałem. A chcę, abyście wiedzieli, że każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoją. I każda niewiasta, gdy się modli albo prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Albowiem jeśli się nie nakrywa niewiasta, niech się też strzyże. A jeśli szpetną jest rzeczą dla niewiasty być ostrzyżoną lub ogoloną, niech się nakrywa. Albowiem mąż nie ma nakrywać głowy, gdyż jest wyobrażeniem i chwałą Bożą, ale niewiasta jest chwałą męża, bo mąż nie jest z niewiasty, ale niewiasta z męża. Albowiem mąż nie jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża. A przeto niewiasta powinna mieć znak władzy nad nią na głowie z powodu aniołów. Jednak ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża w Panu. Albowiem jak niewiasta z męża jest, tak też mąż przez niewiastę. Wszystko zaś z Boga. Osądźcie sami w sobie, czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga, czyliż samo przyrodzenie nie uczy was, że dla męża, jeżeli włosy zapuszcza, jest to hańbą? Ale niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest to ku jej chwale, dlatego, że włosy dane jej są za osłonę. A jeśli kto chce być swarliwym, my takiego obyczaju nie mamy, ani zbory Boże. A to zalecając, nie chwalę, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Albowiem naprzód słyszę, że gdy się schodzicie w zborze, rozerwania bywają między wami i poniekąd wierzę. Bo muszą być stronnictwa między wami, aby ci, którzy są doświadczeni, byli jawni między wami. Gdy się tedy wespół schodzicie, nie jest to pożywać wieczerzę pańską, albowiem każdy śpieszy się ze zjedzeniem własnej wieczerzy, i jeden łaknie, a drugi jest pijany. Czyż domów nie macie, by jeść i pić,
albo zborem Bożym gardzicie i zawstydzacie tych, którzy nie mają, cóż wam rzekę? Pochwalęż was za to? Nie pochwalę. Albowiem jam wziął od Pana to, co wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane, to czyńcie na pamiątkę moją. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest to nowy testament we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją, albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć pańską opowiadacie, aż przyjdzie. A tak, kto by jadł ten chleb albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niechże tedy człowiek samego siebie doświadcza, a tak, niech je z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. Dlatego między wami wielu jest słabych i chorych i niemało zasnęło. Bo gdybyśmy się sami osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy bywamy sądzeni od Pana, bywamy karani, abyśmy ze światem nie byli potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, oczekiwajcie jedni drugich. A jeśli kto łaknie, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A inne rzeczy, gdy przyjdę, postanowię. O duchowych zaś darach nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli. Wiecie, że gdyście poganami byli, do bałwanów niemych, jak was wodzono, daliście się prowadzić. Przetoż oznajmuję wam, że nikt mówiący przez Ducha Bożego nie wyrzecze przekleństwa na Jezusa. I nikt nie może nazwać Jezusa Panem, tylko przez Ducha Świętego. A różne są dary łaski, ale Duch ten sam. I różne są posługi, ale Pan ten sam. I różne są działania, ale Bóg ten sam, który sprawuje wszystko we wszystkich. A każdemu bywa dane objawienie ducha ku pożytkowi, albowiem jednemu przez ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności przez tegoż ducha, a innemu wiara w tymże duchu, a innemu dar uzdrawiania w tymże duchu, a innemu czynienie cudów, a innemu proroctwo, a innemu rozeznanie duchów, a innemu rozmaite języki, a innemu wykładanie języków. A to wszystko sprawuje jeden i tenże duch, udzielając z osobna każdemu, jak chce. Albowiem, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele jest, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, czy Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czyliż dlatego nie należy do ciała, a jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czyliż dlatego nie należy do ciała. Jeśliż wszystko ciało jest okiem, gdzież słuch? A jeśliż wszystko słuchem, gdzież powonienie? Lecz Bóg ułożył członki, każdy z nich z osobna w ciele, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież by było ciało? Lecz członków wiele, a ciało jedno. Nie może tedy oko powiedzieć ręce: nie potrzebuję ciebie. Albo znowu głowa nogą: nie potrzebuję was. Owszem, daleko więcej członki, które się zdają być słabszymi w ciele, potrzebne są. A które mamy za mniej szlachetne w ciele, te otaczamy większym poszanowaniem. A nieprzystojnym członkom naszym daje się większą przystojność. Przystojne zaś członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg złożył ciało, dając mniej doskonałemu większe poszanowanie,
aby nie było rozdwojenia w ciele, ale żeby członki jedne o drugich miały jednakowe staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jest uczczony jeden członek, radują się z nim wszystkie członki, lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A niektórych Bóg postanowił w Kościele, naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, potem dał moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, pomagania, rządzenia, rozmaite języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy cudotwórcami, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy językami mówią, czy wszyscy wykładają? Starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam jeszcze zacniejszą drogę wskazuję. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości nie miał, jestem jako miedź brzęcząca lub cymbały brzmiące. I choćbym miał proroctwo i wiedział wszystkie tajemnice i miał wszelką umiejętność i choćbym miał wszystką wiarę, tak, że góry bym przenosił, a miłości nie miał, jestem niczym. I choćbym rozdał ubogim cały swój majątek, i choćbym ciało swoje oddał na spalenie, a miłości nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, łaskawa, miłość nie zazdrości, miłość nie wynosi się, nie nadyma się, nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko pokrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, zniszczeją, choć języki ustaną, choć umiejętność wniwecz się obróci. Albowiem w części znamy i w części prorokujemy, ale gdy przyjdzie doskonałość, wtedy to, co jest w części, wniwecz się obróci. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, sądziłem jak dziecię, lecz gdym się stał mężem, zaniechałem rzeczy dziecinnych. Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło, niby w zagadce, a wówczas twarzą w twarz, teraz poznaję w części, a wówczas poznam tak, jak poznany jestem, a tak zostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich większa jest miłość. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, lecz najwięcej, aby prorokować. Albowiem kto mówi językiem niezrozumiałym, nie ludziom mówi, ale Bogu, bo nikt nie słucha, lecz on duchem mówi tajemnice. Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językiem niezrozumiałym mówi, samego siebie buduje, ale kto prorokuje, ten zbór buduje. A chciałbym, abyście wszyscy językami mówili, ale więcej, abyście prorokowali. Albowiem większy jest ten, co prorokuje, niż ten, co językami mówi, chyba żeby wykładał, by zbór miał zbudowanie. Tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was, językami mówiąc, jakiż pożytek wam przyniosę, jeśli bym wam nie mówił, czy to przez objawienie, czy przez umiejętność, czy przez proroctwo, czy przez naukę. Wszak i rzeczy martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka albo cytra, gdyby nie wydawały różnicy dźwięków, jakżeby poznać, co grają na piszczałce lub na cytrze. Jeśli bowiem trąba niewyraźny głos wydaje, któż się do boju gotować będzie? Tak i wy, jeśli językiem nie wydacie mowy dobrze zrozumiałej,
Jakże poznać, co się mówi, albowiem będziecie mówili tylko na wiatr. Wielka zaiste jest rozmaitość głosów na świecie, a żaden z nich nie jest bez znaczenia. Jeślibym tedy nie znał mocy głosu, będę temu, który mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, będzie mi także cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ gorliwie żądacie darów duchowych, starajcie się obfitować ku zbudowaniu zboru. Dlatego, kto mówi językiem niezrozumiałym, niech się modli, aby mógł wykładać. Bo jeżeli się modlę językiem niezrozumiałym, modli się duch mój, ale rozum mój nie przynosi pożytku. Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem. Bo jeżeli będziesz błogosławił duchem, jakże ten, który jest z prostaczków, na twoje dziękczynienie rzecze amen, ponieważ nie wie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale się drugi nie buduje. A dziękuję Bogu memu, że więcej niż wy wszyscy językami mówię, a wszakże w zborze wolę pięć słów zrozumiale powiedzieć, aby i innych nauczyć, niżeli 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi rozumem, ale bądźcie dziećmi w złem, a rozumem bądźcie dorosłymi. W zakonie napisano, innymi językami i innymi wargami mówić będę ludowi temu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przetoż języki są na znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeżeli się tedy cały zbór zejdzie w jedno miejsce i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam prostaczkowie albo niewierni, czy nie rzeką, że szalejecie? Ale jeżeli wszyscy prorokują, a wejdzie jaki niewierny albo prostaczek, przez wszystkich przekonywany, przez wszystkich sądzony bywa. A tak skrytości serca jego bywają objawione, i tak upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, wyznając, że prawdziwie Bóg jest w was. Cóż tedy, bracia, gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma wykład. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto językiem niezrozumiałym mówi, niech to będzie po dwóch albo najwięcej po trzech, i to na przemiany, a jeden niech wykłada. Jeżeli zaś nie będzie nikogo, kto by wykładał, to niech milczy w zborze, a mówi sobie i Bogu. Prorocy zaś niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają. Jeżeli zaś innemu z siedzących będzie co objawione, niech pierwszy milczy. Bo możecie wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy pocieszeni byli. I duchy proroków są poddane prorokom. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach u świętych. Niewiasty wasze niech milczą w zborach, albowiem nie pozwolono im mówić, lecz mają być poddane, jak i zakon mówi. A jeśli się czego chcą nauczyć, niech w domu mężów swoich pytają, bo nie przystoi niewiastom w zborze mówić. Czyliż od was wyszło słowo Boże? Czyliż tylko do was samych przyszło? Jeśli kto uważa siebie za proroka albo duchowego, niech pozna, że to, co wam piszę, jest rozkazaniem pańskim. A jeśli kto nie wie, niechaj nie wie. A tak, bracia, starajcie się usilnie o to, abyście prorokowali i językami mówić nie zabraniajcie. Wszystko niech będzie przystojnie i porządnie. A oznajmuję wam, bracia, Ewangelię, którą wam opowiedziałem, którąście też przyjęli i w której stoicie, przez którą też zbawienia dostępujecie.
Jeśli pamiętacie tak, jak wam opowiedziałem, chyba żeście na próżno uwierzyli, albowiem naprzód podałem wam, co sam otrzymałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że był pogrzebiony, i że zmartwychwstał dnia trzeciego według pism, i że widziany był od Kefasa, potem od 12, potem widziany był przez więcej niż 500 braci naraz, z których większa część dotąd żyje, a niektórzy zasnęli. Potem był widziany przez Jakuba, potem przez wszystkich apostołów, a na ostatku po wszystkich ukazał się i mnie, jako płodowi poronionemu. Bom ja najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien nazywać się apostołem, dlatego, żem prześladował Kościół Boży. Lecz łaską Bożą jestem tym, czym jestem, a łaska Jego ku mnie nie była daremną, lecz bardziej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Przetoż czy ja, czy oni, tak my opowiadamy, tak też uwierzyliście. A jeżeli się o Chrystusie opowiada, że zmartwychwzbudzony został, jakże mówią niektórzy między wami, że nie masz zmartwychwstania? Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus wzbudzony nie został. A jeśli Chrystus wzbudzony nie został, tedy i kazanie nasze daremne. Daremna też wiara wasza. Jesteśmy też fałszywymi świadkami Bożymi, bośmy świadczyli o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, jeśli umarli nie bywają wzbudzeni. Albowiem jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jeszczeście w grzechach swoich. Zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie. Bo jeśli tylko w tym życiu nadzieję mamy w Chrystusie, ze wszystkich ludzi jesteśmy najnieszczęśliwsi. Ale Chrystus zmartwychwzbudzony został. Stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, ponieważ bowiem przez człowieka śmierć, przez człowieka też i powstanie umarłych. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Każdy zaś w swoim porządku. Pierwiastek Chrystus, potem ci, co są Chrystusowi w czasie przyjścia Jego. A potem koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i wszelką władzę i moc, bo On musi panować, póki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego, a jako ostatni nieprzyjaciel będzie zniszczoną śmierć, bo wszystko poddał pod nogi Jego, a gdy mówi, że wszystko jest poddane, jawną jest rzeczą, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko poddane będzie, tedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Bo cóż uczynią ci, którzy się chrzczą nad umarłymi? Jeśli umarli wcale nie bywają wzbudzeni, dlaczego chrzczą się nad umarłymi? Dlaczegoż i my narażamy się na niebezpieczeństwa każdej godziny? Co dzień umieram, świadczę się chwałą waszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli obyczajem ludzkim potykałem się z dzikimi zwierzętami w Efezie, cóż mam za pożytek, jeśli umarli nie bywają wzbudzeni? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcież, złe kontakty psują dobre obyczaje. Otrzeźwiejcie jak należy i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, mówię ku zawstydzeniu waszemu. Ale rzecze kto, jak wzbudzeni bywają umarli i w jakim ciele przyjdą?
O nierozsądny, co ty siejesz, nie ożyje, jeśli nie umrze. I co siejesz, nie ciało, które ma wyrósć, siejesz, ale gołe ziarno, na przykład pszeniczne lub inne jakie. Ale Bóg daje mu ciało jak chce i każdemu nasieniu jego własne ciało. Nie każde ciało jest jednakim ciałem, ale inne jest ciało ludzi, inne ciało bydląt, inne ryb, a inne ptaków. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inna jest chwała niebieskich, a inna ziemskich. Inna chwała słońca, a inna chwała księżyca. I inna chwała gwiazd, albowiem gwiazda od gwiazdy różni się w chwale. Tak i powstanie umarłych. Bywa siane w skazitelności, wzbudzone w nieskazitelności. Bywa siane w szpetności, wzbudzone w chwale. Bywa siane w niemocy, wzbudzone w mocy. Bywa siane ciało duszą żyjące, wzbudzone ciało duchowe. Jest ciało duszą żyjące, jest też ciało duchowe. Tak też napisano. Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, ostatni Adam duchem ożywiającym. Wszakże nie pierwej duchowe, ale duszą żyjące, potem duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi człowiek Pan z nieba. Jaki ziemski, tacy i ziemscy. I jaki niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, będziemy nosili i obraz niebieskiego. To jednak powiadam, bracia, że ciało i krew odziedziczyć nie mogą Królestwa Bożego, ani skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności. Oto tajemnicę wam powiadam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy. Natychmiast w okamgnieniu na trąbę ostateczną, albowiem zatrąbi i umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. Bo musi to, co skazitelne, przyoblec się w nieskazitelność i co śmiertelne przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skazitelne, przyoblecze się w nieskazitelność i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy się wypełni słowo napisane. Połknięta jest śmierć w zwycięstwo. Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? Gdzież, o piekło, zwycięstwo Twoje? Lecz żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze obfitujący w sprawie Pańskiej, wiedząc, że praca wasza nie jest daremna w Panu. A co do składki na świętych, czyńcie i wy tak, jak postanowiłem w zborach, które są w Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie, zbierając według tego, jak mu się powodzi, żeby nie wtedy dopiero składki czynione były, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, tych, których uznacie, poślę z listami, aby odnieśli wasz dar dobroczynny do Jerozolimy. A jeśli by słuszną rzeczą było, żebym i ja się udał, pójdą ze mną razem. A przyjdę do was, gdy przejdę Macedonię, bo udaję się przez Macedonię. U was zaś być może zabawię albo i przezimuję, abyście wy mię odprowadzili, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę bowiem widzieć was teraz, przechodząc mimo, ale spodziewam się pozostać u was czas niejaki, jeśli Pan dozwoli, a zostanę w Efezie aż do pięćdziesiątnicy. Albowiem drzwi mi są otwarte, wielkie i ku działaniu, a przeciwników wiele. Jeśli zaś przyjdzie Tymoteusz, patrzcie, aby bez bojaźni był u was, bo dzieło pańskie sprawuje jak i ja. Przetoż niechaj go nikt nie lekceważy, ale odprowadźcie go w pokoju, aby przyszedł do mnie,
Bogo czekam z braćmi. A co do brata Apollosa, to go bardzo prosiłem, żeby poszedł do was z braćmi i wcale nie miał chęci pójść teraz. Przyjdzie jednak, gdy czas po temu mieć będzie. Czuwajcie, stójcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko u was niech się dzieje w miłości. A proszę was, bracia, znacie dom Stefana, że jest pierwiastkiem Achai i że siebie oddali na posługiwanie świętym. Bądźcie i wy ulegli takim, i każdemu pomagającemu i pracującemu. A cieszę się z przyjścia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni nieobecność waszą zastąpili. Uspokoili bowiem ducha mego i waszego. Szanujcie tedy takich. Pozdrawiają was zbory, które są w Azji. Pozdrawiają was wielce w Panu Akwila i Pryscylla, ze zborem, który jest w domu ich. Pozdrawiają was bracia wszyscy. Pozdrówcie jedni drugich pocałowaniem świętym. Pozdrowienie moją Pawła ręką. Jeśli kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Maranata. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami. Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.